Hej, cześć, witajcie z tej strony gałąź.pl. Dzisiaj ostatni tutorial odnośnie poradnika do radiooperatora z samolotu F-14 w symulatorze PCS World. Dzisiaj nauczymy się zrzucać takie zasobniki szybujące o nazwie Talon. Są to zasobniki szybujące bez uzbrojenia. Ich zadaniem jest skupienie sobie ognia systemu przeciwlotniczych. A więc, oczywiście, włączamy sobie arma z przodu, konfigurujemy samolot do trybu Air to Ground i przechodzimy do tyłu. Wystarczy teraz, że wybierzemy nasze stacje. Tutaj tym pokrętłem zjedziemy na sam dół, wybierając pociski TAL. Ustawiamy Attack Mode na Manual. Te pociski nie potrzebują targeting poda do działania. I gdy mamy tutaj step, no to przy innym naciśnięciu Weapon Release Button zrzuci się jeden pocisk. Ripple to jak ustawimy w tym miejscu. Tutaj gdy będzie single, to poleci jeden. Gdy PRS, pairs, czyli pary, to polecą dwa naraz. I z tego co nawet pamiętam, nie, pilot może już zacząć rzucać zasobniki, po prostu naciskając Weapon Store Release. I jak widzimy, taki zasobnik szybuje i udaje samolot. No więc sobie taki jest, mówię, że bardzo szybki materiał i myślę, że będzie dla Was pomocny. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza, zostawienia suba na kanale oraz i jeżeli się Wam czegoś nie podobało, no to dajcie łapkę w dół. A teraz do usłyszenia, cześć!